Słuchając świadków i oskarżonych, wielokrotnie zadawałem sobie pytanie, jak lekarz, który nieskutecznie reanimował starszego mężczyznę, mógł w 5 minut później dzwonić do zakładu pogrzebowego. Dzień dobry, moi mili. Na wstępie już standardowo dziękuję Wam za Waszą aktywność pod ostatnimi materiałami. Jest mi naprawdę niezmiernie miło, że czekacie, wracacie i jesteście aktywni pod każdym kolejnym odcinkiem. Pamiętajcie, że jeśli chcecie być na bieżąco z kanałem, to nieuniknione jest zasubskrybowanie go tu czy na innych aplikacjach streamingowych, gdyż moje odcinki są zawsze dodawane z zaskoczenia. No, chyba że macie jakieś propozycje co do dnia i godziny publikacji materiałów, ja z chęcią poznam Wasze zdanie, także dajcie znać po filmie w sekcji komentarzy. A teraz zapraszam na odcinek, w którym pojawi się okropne ludzkie cierpienie, wiele przekrętów, najgorsza z możliwych chciwość, będzie momentami absurdalnie. Opowiem o ludziach, którzy bawili się w Boga i uwierzcie, nie chcielibyście trafić w ich ręce. I tak na marginesie dodam jeszcze teraz 2 informacje. Pierwsza to, że dziś przeniesiemy się do Łodzi, czyli ulubionego miasta Kamila z No Nie Gadaj, także pozdrawiam wszystkich słuchaczy ich podcastu, którzy trafili też do mnie i chłopaków oczywiście też pozdrawiam. Druga, przygotowując historię, działam na domenie publicznej, a źródłami do dzisiejszej historii były artykuły z Gazety Wyborczej i chciałam podziękować Marcie za udostępnienie materiałów archiwalnych. Oprócz tego korzystałam z 2 dokumentów, które znaleźć można w sieci wpisując zwyczajnie frazę łowcy skór i takich różnych, wszelkie źródła jak zwykle w opisie, także zajrzyjcie tam pod spodem. Nekroafera, nekrobiznes, skóra, anioły śmierci i doktor Mengele. To niektóre z pseudonimów, które przewinęły się w tej sprawie. Sprawie, która na początku lat 2000 wstrząsnęła całą Polską. Wiele osób już o niej zapomniało, niektórym coś tam świta. Pytając chociażby o tę konkretną aferę moją mamę, wspomina ona, że tamte czasy podsumowuje jedno słowo. Przerażenie. Babcia mówi, że był to jeden ogromny strach przed służbami medycznymi, tym bardziej dla starszych i schorowanych ludzi. Największy strach był przed wezwaniem karetki pogotowia, bo właśnie tam odgrywały się najdramatyczniejsze sceny. I mimo iż opowiem Wam o konkretnym przypadku, który media okrzyknęły aferą łowców skór, to chciałabym, abyście mieli na uwadze, że podobny proceder miał miejsce na terenie całej Polski, tylko nie aż w tak dużym stopniu. Na początku przybliżę Wam, o czym dokładnie jest historia, a potem rozłożymy ją na czynniki pierwsze. Kto, gdzie, za ile i czym właściwie jest skóra. Początkowo zaczęło się niewinnie. Od handlu informacjami o zgonach. Właściciele zakładów pogrzebowych szukali kontaktów, które zapewniały im coraz większą liczbę klientów. Te kontakty stanowili medycy, lekarze czy dyspozytorzy pogotowia ratowniczego w Łodzi. Potem chęć zysku była silniejsza i trzeba było wyrobić normy, dotrzymać umowy, za którą wzięło się pieniądze. Ale co jeśli los był na tyle złośliwy i owe nie zostawały wyrobione? Trzeba było zapełnić lukę. Domyślacie się już w jaki sposób? Wróćmy teraz do lat 90. ubiegłego wieku. To wtedy rozpoczął się cały proceder. W Łodzi było kilka zakładów pogrzebowych, które walczyły o pozycję na rynku. Dlatego też właściciele poszczególnych zakładów poszli na układ z pracownikami służb ratowniczych. Na początku były to drobne przysługi. Za informację o zgonie płacono przysłowiową wódeczką, oczywiście na początku. W takie skromne darowizny wchodziły prezenty na święta, wyposażenie domu, wakacje. Jak opowiada jeden z zamieszanych w sprawę mężczyzn, nazwijmy go panem W., to podobno był jego pomysł. W. początkowo był sanitariuszem. Widział, jak rodziny zmarłych godzinami czekają na przyjazd zakładu, który zająłby się denatem. I właśnie wtedy w głowie zrodził mu się pomysł na biznes. Odszedł z pogotowia i zajął się przewozem, czy też potem pogrzebami. Z dawnymi kolegami z oddziału ratowniczego miał układ, za drobne przysługi dostawał cynk i tak kręcił się ten kołowrotek. Informacje o zgonach były podrzucane do, w cudzysłowie, zaprzyjaźnionych zakładów. Jednak aby walczyć o potencjalnego klienta, w końcu zaczęto płacić gotówką. Początkowo było to 50 000 złotych, czyli dziś kosztowałaby ta skóra 5 zł. Ale stawka, a przede wszystkim chciwość rosły. W 1995 roku, teraz już tak nazwane dzisiejsze skóra, tutaj akt zgonu, kosztowała 500 zł i stopniowo jej wartość się zwiększała. Rosnący w siłę potentaci płacili więcej i więcej. Dlaczego? W rolę wchodziły dość spore pieniądze i aby wyjaśnić to w najprostszy sposób, mam nadzieję, że wyjaśnię to jakoś sensownie, wyobraźcie sobie taki system. Na każdy pogrzeb z kieszeni ZUS-u szła kwota około 4000 zł. Od niej odejmowano zapłatę dla oddziału ratowników, koszty pochówku i część z tych pieniędzy zostawała w zakładzie. Wszyscy byli zadowoleni, gdyż bliscy zmarłego często w takich sytuacjach nie myślą trzeźwo i ciężko jest się im zorientować, gdzie taniej, gdzie lepiej. W pewnym momencie biznes był tak opłacalny, że z tak zwanej stówki zapłata dla oddziału ratowniczego sięgała w pewnym momencie aż 1800 zł. Czyli spore pieniądze jak za jedną osobę. Tak było na początku lat 2000, przypominam. Takie kwoty tam się pojawiały. I takie pieniądze za jedną, podkreślam, jedną skórę dzielili między sobą dyspozytorzy, sanitariusze, lekarze. Wiem, że słowo skóra nie brzmi przyjemnie i zapewne wielu z Was zacznie kojarzyć ona się właśnie ze zwłokami. No niestety. Te wszystkie wymienione przeze mnie przed chwilą osoby były odpowiedzialne na początku za informowanie danej firmy o zgonie, a zdezorientowanej rodzinie na szybko wciskano wizytówki zakładów pogrzebowych. Jaki jest to zysk miesięczny dla poszczególnych osób? Tutaj powołam się już na konkretne dane przytoczone przez Gazetę Wyborczą na początku lat 2000. Cytuję. Bardzo ostrożnie licząc, do pogotowia trafiała działka za 200-250 skór miesięcznie. Uśredniając stawkę od 1200 do 1800 zł na 1500 zł mamy 300-370 tysięcy miesięcznie i od 3,6 do 4,5 miliona rocznie, bez podatków. I tak, jak zakłady unikały rozliczeń z takich wydatków, czy z zagarniętych przez siebie pieniędzy? Przez po prostu zatajenie pewnych informacji w księgowości. A kiedy rodziny interesowały się resztą, która powinna zostać z pochówku, to wystawiano im rachunki typu dopłata za trumnę. Jeśli nie znacie historii, pewnie w tej chwili zastanawiacie się, dlaczego mówię Wam o systemie korupcji, czarno na białym, brania łapówek za konkretne dane. Owszem, ten przekręt już sam w sobie jest niesmaczny, robi wrażenie, ale na zwykłym sprzedawaniu aktów zgonów i polecaniu się, to się nie skończyło. W 2001 roku zaistniały zmiany w kadrze łódzkiego pogotowia. I to właśnie przyczyniło się do odkrycia pewnych niejasności, chociażby dziwnych i niezarejestrowanych użyć leków. Nowy wicedyrektor, a zarazem anestezjolog, zwrócił uwagę na fakt, iż lek o nazwie Pavulon dziwnie znika z zapasów pogotowia. Dokumentacja w placówce była prowadzona nad wyraz źle. Ciężko było tam cokolwiek ogarnąć, bez ładu i składu. Nie można było dojść kiedy, gdzie i po co używano środka zwodczającego. To znaczy, który pacjent otrzymał zastrzyk, jak wynika też z dokumentu łowcy skór. Kiedy zgłoszono dziwną sytuację do dyrekcji, na początku wywołała poruszenie, potem zaczęto zamiatać się delikatnie sprawę pod dywan, jednak już wtedy po interwencji nowego wicedyrektora zapotrzebowanie na pawulon spadło do zera. Ale to nie zakończyło tego dziwnego procesu. O niejasnych zgonach i sprzedaży skór pracownicy plotkowali od dłuższego czasu i nie tylko plotkowali, ale często byli też świadkami pewnych sytuacji. Zanim jednak opowiem Wam o nich, odpowiedzmy sobie na pytanie, czym dokładnie jest pawulon. Pawulon to nazwa handlowa pankuronium, czyli leku zwodczającego. Działać zaczyna po średnio 2 minutach od poddania go pacjentowi i według informacji na Wikipedii stosowany jest w lecznictwie zamkniętym w czasie operacji oraz na oddziałach intensywnej terapii przy kontrolowaniu oddechu przez respirator, czyli po prostu taki proces, najpierw podaje się pawulon, on delikatnie wygasza nam oddech, pacjent przestaje samodzielnie oddychać i wtedy podłączany jest respirator. No ale nie w tym wypadku. Dodatkowo na przykład w Stanach Zjednoczonych stosowany jest ten lek przy wykonywaniu wyroków śmierci w postaci trucizny. Czyli mówiąc prostym językiem, trzeba używać pawulonu z głową przy określonych danych sytuacjach. Jednak dopóki nie wgłębimy się w to, w jakim celu używany był w łódzkim oddziale ratowniczym, no takie informacje, te przed chwilą przytoczone przeze mnie, mogą wzbudzić niezbyt silne emocje. Czytając wywiad doktora anestezjologa pana Golańskiego dla Wyborczej, cały pogląd zmienia się diametralnie. Tu cytuję. Leki zwodczające są po to, by wyeliminować na sali operacyjnej oddech pacjenta, za którego oddycha maszyna, by jego własne oddychanie nie kłóciło się z pracą urządzenia. Podanie pawulonu przytomnemu człowiekowi bez intubacji oznacza jedną z najokrutniejszych śmierci w świecie. Pacjent jest w pełni świadomy i traci oddech. Z powodu zwodczenia mięśni opadają mu także powieki. Nie może nic powiedzieć, nawet ruszyć palcem. Dusi się, umiera w męczarniach. Wiem, co mówię. Rozmawiałem z pacjentami, którym pomyłkowo w szpitalu wstrzyknięto pawulon. Na szczęście ich odratowaliśmy. Pracując w Okręgowej Radzie Lekarskiej spotykałem się z przypadkami wynoszenia bądź zaginięcia różnych specyfików, np. dolarganu czy morfiny stosowanych przez narkomanów. Ale do czego może być komuś potrzebny pawulon? No właśnie, do czego? Podczas wielu akcji ratowniczych w latach 90. i 2000. dochodziło do niewyjaśnionych zgonów. Zakłada się, że wybrane karetki do potwierdzenia śmierci dojeżdżały szybciej niż do osoby umierającej. Brzmi to nad wyraz absurdalnie, prawda? Dyspozytor, dostając wezwanie, wysyłał nie najbliższą karetkę, a właśnie tę tak zwaną zaprzyjaźnioną, w której znajdowali się sanitariusze, dziś określani jako anioły śmierci. Przykładowo, pod koniec lat 90. na ulicy zasłabł mężczyzna i wysłano do niego karetkę najbardziej oddaloną, mimo iż kilkaset metrów od miejsca zdarzenia znajdowały się dwie inne. Koniec końców mężczyzna zmarł z tego powodu, iż ratownicy nie dotarli tam na to miejsce na czas. Kolejny incydent, który został odnotowany u innych służb ratowniczych, straży pożarnej. Strażacy uratowali z płonącego mieszkania dwie osoby, które były w stanie agonalnym, gdyż zaczadziły się dymem. Dusiły się. Telefon do dyspozytora służby ratowniczej został wykonany dokładnie o godzinie 3:25 w nocy. No właśnie, w środku nocy, kiedy na ulicach nie ma zbyt wielu aut, dojazd powinien być łatwy ze względu na niski ruch na drodze. Jednak karetka na miejsce dojechała o 3:46, czyli ponad 20 minut od zgłoszenia. I w międzyczasie strażacy reanimowali poszkodowanych, gdy ekipa karetki kazała w pewnym momencie im przestać, zakończyć reanimację i przenieść najpierw kobietę do środka ambulansu, później mężczyznę. Kobieta dodatkowo spadła z noszy twarzą na beton. I niedługo później stwierdzono zgon u pary, u obojga z tych poszkodowanych osób. W 2000 roku karetka zostaje wezwana do 35-letniego mężczyzny, który spadł z wersalki i rozbił sobie głowę. I tak, najpierw przywieziono pacjenta do Instytutu Medycyny Pracy, podejrzewając, że mężczyzna jest w stanie upojenia alkoholowego i że się zwyczajnie tym alkoholem zatruł. Ale nie wykonano przed tym żadnego badania. Dopiero na miejscu właśnie w Instytucie Medycyny Pracy lekarze stwierdzili trzeźwość i podejrzewali krwiaka. Dlatego też odesłali karetkę pacjenta do innego szpitala na obserwację. I tam właśnie w drodze mężczyzna umiera. I to nie dlatego, że przestały funkcjonować jakieś tam jego narządy ze względu na tego krwiaka. On się po prostu udusił. I po latach okazuje się, że w karetce jechał z nim Andrzej Nowocień, później skazany w sprawie. Miał on podać mu Pavulon. Nie ratował pacjenta, a lekarz, który odebrał umierającego, nie pomógł mu. Zamiast tego nakazał Andrzejowi, aby zadzwonił do zaprzyjaźnionego zakładu pogrzebowego. Miesiąc później dyspozytor przyjął zgłoszenie do pacjenta z podejrzeniem zawału. I nie wysłał karetki od razu. Dopiero po 20 minutach od zgłoszenia, mimo ciągłych telefonów i ponagleń. Tu na szczęście mężczyzna przeżył. No ale nie każdy miał tyle szczęścia. Chociażby wezwanie do kobiety, która dostała silnej wysypki i miała zostać zabrana do dermatologa. Dosyć pilnie, dlatego właśnie wezwano karetkę. W drodze do szpitala kobieta zmarła. Udusiła się. Wtedy w karetce był z nią Karol Banaś, kolega Nowocienia, kolejny skazany. Kolejna kobieta zmarła przez zaniedbanie lekarzy. 90-letnia kobieta, która była m.in. po udarze i chorowała na cukrzycę. Podczas jedzenia zakrztusiła się ona do tego stopnia, że zaczęła się dusić. I wtedy jej córka rozpoczęła resuscytację i w tym momencie kobieta dalej żyła. Jednak kiedy przyjechali sanitariusze, a z nimi lekarka, to nikt nie podjął próby ratowania duszącej się kobiety. Nikt nie przejął tej resuscytacji od jej córki, a ta wręcz błagała ich o pomoc. Pani lekarz była niemiła i rzucała bardzo nieprzyzwoite opinie. Na przykład, tu cytuję: może nawet przywrócimy krążenie, dowieziemy do szpitala, poleży i co? Dostanie pani kłodę do domu. Został pani przecież jeszcze ojciec. Albo pani się uspokoi, pani ma rozmazany makijaż. No naprawdę, absurdalna rzecz, mówiąc w ogóle o takich rzeczach, kiedy na podłodze umiera kobieta. A właśnie kiedy ona się udusiła, to wtedy zapytano jej rodzinę, czy mają upatrzoną firmę pogrzebową. I w tamtym momencie też lekarka, sanitariusze zaoferowali zaprzyjaźniony zakład. No, zszokowani bliscy nie wiedzieli, co się dzieje. Karawan po prostu przyjechał, zabrał, wziął pieniądze. W styczniu 2001 roku karetka pojechała do cierpiącego na depresję mężczyzny. Z jego zeznań, lekarzy prowadzących jego chorobę, wynika, iż cierpiał na nią już od dłuższego czasu. Miał lepsze i gorsze momenty i właśnie w tamtej chwili był w tym gorszym nastroju. Potrzebował pomocy i miał zostać przewieziony do szpitala psychiatrycznego na obserwację. Jeśli chodzi o stan fizyczny, wszystko było z nim w porządku. Lekarz usiadł z przodu obok kierowcy, a pacjent na tyłach karetki wraz z sanitariuszem Nowocieniem. Lekarz zwyczajnie uznał, że mężczyzna jest w dobrym stanie i nie wymaga jego pomocy w drodze do szpitala. I kiedy to nagle właśnie Nowocień poinformował go o utracie przytomności pacjenta. Z uszkodzeniem mózgu pacjent trafił na OIOM i zmarł miesiąc później. Już po latach Nowocień przyznał się do podania mu Pavulonu. Ostatnią ofiarą, którą chciałabym tu przytoczyć, jest kobieta, która po cesarskim cięciu straciła przytomność. I według jednego z ratowników w pomieszczeniu był on, lekarz i praktykant. Student medycyny, miał być w przyszłości lekarzem. I tu lekarz zaczął wypisywać już akt zgonu, kiedy student dla pewności sprawdził puls. I on sam zadecydował o użyciu defibrylatora, gdy wyczuł jeszcze funkcje życiowe u kobiety. Ta cudem przeżyła, a ten lekarz wypisujący zgon to tak jakby dostał tak zwanego liścia prosto w twarz. A może by mu się nawet przydał. Przytoczone przeze mnie historie to tylko kropla w morzu, gdyż było takich sytuacji dużo, dużo więcej. Widzimy tu nieudzielenie pomocy, zaniedbanie, celowe opóźnianie przyjazdów karetek, wybieranie sobie karetek przez dyspozytorów, czy w końcu celowe podawanie środków zwilżających, między innymi okrytego złą sławą pawulonu czy chlorku potasu. Swoją drogą ciekawe, możecie zapytać swoich rodziców, jakie emocje wzbudzał kiedyś pawulon. I dlaczego ludzie, którzy powinni pomagać, owszem, pomagali, ale przy szybszej śmierci? Dlaczego uśmiercali osoby, które miały przed sobą jeszcze długie lata życia? W tym momencie zaczęto brać pieniądze za zlecenia z wyprzedzeniem. To znaczy umawiano się na konkretną liczbę denatów, a potem okazywało się, że brakuje kilku tych w cudzysłowie skór. Norma nie została wyrobiona. I to zmuszało ratowników, lekarzy do kombinowania. Trzeba było dotrzymać obietnicy i wypełnić daną lukę. Dlatego wymyślili bardzo prosty sposób na zarobek. Można powiedzieć, że z zimną krwią przykładali rękę do ludzkiej tragedii. Zwyczajnie produkowali zgony, których stricte być nie powinno. Podobno też lekarze często udzielali rad sanitariuszom, jak spowodować czyjąś śmierć, aby wzbudzała jak najmniej podejrzeń. Także to są naprawdę straszne rzeczy, o których w tej chwili mówię. I teraz przejdziemy do kwestii, jak wyglądała droga od wezwania pogotowia do sprzedania skóry. System w tamtym czasie był prosty i to sprzyjało całemu procederowi. System był niemonitorowany. Dziś w dobie komputerów i cyfryzacji od momentu podniesienia słuchawki do zakończenia połączenia wszystko jest nagrywane, a można to później sprawdzić. A wezwania są wysyłane do karetek drogą elektroniczną, więc też nie można sobie poprzestawiać tych karteczek, która karetka do kogo ma szybciej pojechać. Dodatkowo teraz posiadamy też system GPS, który śledzi drogę karetki. Nie ma możliwości na jakiekolwiek obsuwy bez takowych informacji typu korek i tak dalej. Kiedyś to dyspozytor odbierał zgłoszenie i oceniał, jak poważny jest stan osoby potrzebującej pomocy. Potem zawiadamiał karetkę i tu w zależności od właśnie tego stanu dobierany był zespół. Czasem wystarczyli sami sanitariusze, czasem potrzebny był lekarz albo dodatkowo jeszcze pielęgniarka. Najważniejsze było zlokalizowanie karetki, która będzie odpowiednio wyposażona i będzie mogła stosunkowo szybko dojechać do potrzebującego. Ale jeśli dyspozytor był zaangażowany w cały proceder, to wysyła do pilnych przypadków nie najbliższą karetkę, a tę już, jak wiecie, zaprzyjaźnioną, która specjalnie opóźniała dojazd. A jeśli dojeżdżała na czas, to sanitariusze lub lekarze sami decydowali o losie umierającej osoby. Najczęściej tutaj doprowadzając do zgonu. Według późniejszych zeznań, czasami osoby przewożone karetką były nie tyle co otrute pawulonem, ale często dobijane. Według dokumentu łowcy skór Banaś nosił trepy, którymi wykańczał umierającego człowieka. Taka sytuacja miała miejsce kilkakrotnie, ale to nie jedyna rzecz, której się dopuścił. Pewnego dnia miał pobić pacjenta gaśnicą do tego stopnia, że całe wnętrze karetki ochlapane było krwią, czego później żałował, bo trzeba było posprzątać. I kiedy mówiąc prosto, mieli trupa, najczęściej lekarze bądź sanitariusze szybko udzielali rodzinie informacji, który zakład pogrzebowy wybrać, kto nimi się po prostu dobrze zajmie. Albo sami wzywali karawan. Na to już wpływały po prostu różne czynniki. Ba, rodziny potrafiły być szantażowane. Chociażby ze względu na to, że jak to nazwała Gazeta Wyborcza, karta przetargowa w postaci karty zgonu była w rękach lekarza. Jeśli rodzina nie chciała się zgodzić na pochowanie zmarłego w zasugerowanym, tak w całkiem bardzo miły sposób, zakładzie pogrzebowym, to lekarze potrafili wypisywać w akcie zgonu nie można wykluczyć udziału osób trzecich zamiast śmierci naturalnej i to później opóźniało pochówek, bo trzeba było wszcząć śledztwo, czasami nie do końca było wiadome, gdzie czego szukać. A i też Gazeta Wyborcza przytaczała taką sytuację, gdzie lekarka po prostu na oczach rodziny podarła akt zgonu, bo nie chcieli się zgodzić na wybranie właśnie tego konkretnego, zasugerowanego przez nią zakładu pogrzebowego. Podobno 95% pracowników oddziału łódzkiego było skorumpowanych. Osoby nie biorące udziału w sprzedaży skór często albo byli zmuszani do współpracy, albo też udawali, że nic nie widziałem, nic nie słyszałem, albo no już w ostateczności sami się stamtąd zwalniali. Były oczywiście przesłanki do tego, że w placówce dzieją się niewyjaśnione rzeczy. Zgłaszane były one często do dyrektora, który później tłumaczył się brakiem dowodów. Jemu również zarzucono współpracę i bycie łowcą, jednak wszelkie zarzuty były niepotwierdzone, nie było tych właśnie dowodów. Ogólnie początkowo to on też wypierał się, aby jego pracownicy brali w takiej akcji udział, ale kiedy wszystko zostało upublicznione, dawał wywiady do gazet, to jak to się mówi, mleko się rozlało. Powiedział: muszę obiektywnie stwierdzić, że nie udało mi się tego zwalczyć. Byłem nieskuteczny. Mimo wielokrotnie podejmowanych wysiłków, aby ten proceder wyeliminować albo przynajmniej doprowadzić do jakichś cywilizowanych rozmiarów, byłem nieskuteczny. To niezmiernie trudno udowodnić. Z jednej strony mamy skarżącą się rodzinę, z drugiej nikogo, kto mógłby, chciałby to potwierdzić. Słyszałem, widziałem, wpływały do mnie skargi, ale nikogo za rękę nie złapałem. Tu znów cytat z Wyborczej. Dopiero nowy dyrektor placówki wywrócił wszystko do góry nogami. Powołał on grupę zaufanych sobie osób i zaczął badać wszystko po kolei. Dokumentację zgonów, dokumentację osób, dokumentację użyć, środków zwierczających, dyspozytorów czy wyjazdy karetek. I to osoby pracujące w tej samej placówce albo też osoby niezamieszane w proceder zawiadomiły Centralne Biuro Śledcze o prawdopodobnym przestępstwie i nadużyciu. I to nie było też tak, że oni to zgłosili, a CBŚ poruszył od razu niebo i ziemię, aby doszło do aresztowań. Podobno na kartach wielu pacjentów były zapisane słowa „chyba nie żyje”. To też było jedną z wątpliwości, które rozwiać musiały organy śledcze. Bo chyba nie żyje, czy nie żyje, to jest, prawda, różnica. Kolejną to na przykład fakt, że do żadnego z użyć Pavulonu nie użyto respiratora. A w końcu w medycynie do tego służy ten lek. Do pomocy właśnie pracy respiratora, tłumaczyłam to wcześniej. Początkowo, gdy zawiadomiono CBŚ o sprawie, to nie było jeszcze tak głośno. Do momentu słynnego artykułu Gazety Wyborczej, dlatego ja też tutaj często ją cytuję. I głównie dwóch dziennikarzy, ich nazwiska to Tomasz Patora i Marcin Stelmasiak, dwóch dziennikarzy podjęło się trudnego i szokującego tematu. Dotarli do wielu źródeł informacyjnych, rozmawiali z osobami poszkodowanymi, z rodzinami ofiar, z pracownikami służb ratowniczych i też z dyrekcją łódzkiego oddziału itd., itd. Dlatego też na łamach Gazety Wyborczej pojawił się pierwszy ogólnie w Polsce artykuł dotyczący sprawy łowców skór. I właśnie też przez ten tytuł artykułu została ona nazwana w ten sposób. Panowie w zgranym teamie podjęli się śledztwa i sumiennie publikowali kolejne szokujące materiały. Właśnie, tak jak mówiłam, to dzięki nim w 2002 roku cała Polska dowiedziała się o bestialskich czynach łódzkich aniołów śmierci. I to też spowodowało, wprowadziło zbiorową panikę. Społeczeństwo potrafiło obrzucić kamieniami karetkę, czy też jej pracowników, lekarzy, niektórych nawet niezwiązanych ze sprawą. Oni zwyczajnie się ich wszystkich bali. To jest niewyobrażalne, aby bać się kogoś, kto powinien nam pomagać, do kogo powinniśmy podchodzić z otwartymi ramionami, tak? Z otwartą głową. na łódzkich ulicach ludzie w ogóle wzajemnie się dopingowali i niekiedy sytuacje były bliskie linczu. I w tym momencie chciałam zaznaczyć, że o ile aferę łowców skór głównie łączy się z Łodzią, to wkrótce po ujawnieniu procederu okazało się, że funkcjonuje ona, że ten proceder funkcjonuje na terenie całego kraju, ale nie w tak ogromnych i rażących ilościach jak w Łodzi. Stąd też, jak wspomniałam na początku, słowa moich bliskich. Ludzie bali się znów zaufać służbom zdrowia, bali się wzywać karetki, a na słowo Pavulon wszyscy reagowali strachem. Ogólnie dotarłam też do wypowiedzi osób z innych części Polski, gdzie wspomina się, że ratownicy z chęcią werbowali nowych łowców. Czasem proponowano współpracę studentom medycyny, głównie robiono to w celach utajnienia całego tego procederu, no inaczej tego nie wiem, nie mogę nazwać. Polegało to na tym, że jeśli ty wziąłeś w łapę, no to sam na siebie raczej nikomu nie nakapujesz. I teraz robimy małą pauzę, jeśli chodzi o to, co dzieje się w 2002 roku po ujawnieniu szokujących informacji przez Gazetę Wyborczą. Bo chciałam powiedzieć wam jeszcze o jednym wątku, który co prawda również był dosyć głośny w czasie trwania procesu skór, ale w tej chwili, w naszych czasach, wydaje mi się, że niewiele osób o tym pamięta. Poza tym jest on dość dobrze ocenzurowany, dlatego ja też opowiem wam tło wydarzeń, ale bez podawania konkretnych nazwisk. Moi drodzy, w tym momencie polecam się naprawdę skupić, bo nie jestem w stanie inaczej tego opowiedzieć. Nie chcę zmieniać imion, nazwisk, dlatego też one będą skrócone do granic możliwości. Taką podjęłam decyzję, a może i lepiej, bo może skupicie się przez to bardziej. Wracając. Skoro wiecie już, jak to wszystko wyglądało ze strony medycznej, to dobrze byłoby wspomnieć o drugiej stronie medalu, czyli o osobach dających te łapówki. Właścicieli firm pogrzebowych w mieście było wielu, ale to panowie, o których zaraz wam powiem nieco więcej, wiedli prym w całym tym procederze tu znowu. Ja nazwałam ich świętą trójcą, ale do świętych to oni nie należeli, było im do nich bardzo daleko. Mowa tu o panu W., którego nieco już poznaliście na początku podcastu, o panu T. i panu S. Uwierzcie, tu historia momentami stanie się wręcz absurdalna. To, co zrobiły z nimi pieniądze w poszczególnych sytuacjach, jest godne współczucia. Tak jak już wiecie, pan W. zapoczątkował proceder odkupowania skór od pogotowia. Ale w grę nie wchodziły wtedy jeszcze morderstwa. Skórą nazywano wtedy cynk o denacie, akt zgonu i tak dalej. Miał on swój mały zakład pogrzebowy, z tego co się dokopałam, i zresztą w latach 90. te zakłady wyrastały w mieście jak grzyby po deszczu. I wtedy właśnie w latach znów 90. miasto Łódź ogłosiło przetarg na przewóz denatów zmarłych na ulicy. Pan S. był wtedy właścicielem kwiaciarni. W biznes notabene wkręciła go matka i jako rosnący w siłę biznesmen postanowił kupić zakład pogrzebowy i zainwestować swoje pieniądze w rozwój firmy. Bo musiał być lepszy, jego pracownicy jeździli też lepszymi autami niż chociażby firma pana W., a swoją drogą panowie dobrze się znali. S. bowiem prowadził interesy z mniejszymi zakładami, budując swoje mocarstwo. Oficjalnie firma W. pracowała na siebie, a nieoficjalnie istnieją przesłanki o współpracy obu panów. S. w proceder odkupowania skór od pogotowia wprowadził trzeci z wymienionych panów, pan T. T. pracował w prosektorium, gdzie zajmował się myciem, ubieraniem zwłok do pochówku. Miał wiele kontaktów, wielu ludzi za sobą i miał też udziały w jednym z zakładów. Przez to zwyczajnie wciągnął się w ten handel towarem, jakim byli tutaj nieboszczycy. Nie będę owijać was w bawełnę. Ten facet z pogotowiem wywalczył sobie jeden z najlepszych układów. Szybko dostawał cynk. Podobno angażował w sprawę wiele osób i nie był chciwy. Lubił zwyczajnie luksus. Potrafił na przykład postawić w barze kolejkę wszystkim tam obecnym. Co zarobił, to wydał. Dlatego też system był coraz mocniej napędzany. Zaczęły wchodzić w obieg coraz większe kwoty. Wujak wspomina, w pewnym momencie celowo przebijał stawki proponowane przez konkurencyjne firmy, aby one musiały wydawać więcej i więcej, generując przez to mniejszy dla nich dochód. Jednak w 1998 roku wszyscy wymienieni panowie się poróżnili. I to podzieliło łódzką scenę potentatów pogrzebowych. Niektórzy stali za T, inni mieli go, nie powiem gdzie, ale mieli go szczerze dosyć. Wtedy zaczęły się groźby, telefony do żony i córek T. A w tych rozmowach były one zwyczajnie zastraszane. A w 1999 roku jego nowy Renault Megane stał się ofiarą zamachu. Podłożono pod niego ładunek wybuchowy i samochód wyleciał w powietrze. Za ten zamach T oskarżył pana S., czyli już wtedy można powiedzieć magnata zakładów pogrzebowych. Później okazało się, że to ostatni z trójki, W., miał podłożyć bombę, ale w ścisłym porozumieniu z S. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu ogarniacie. T. nie mógł już tego wytrzymać. Stracił pracę, stracił dochody, stracił kontakty, powoli tracił rodzinę. Jego gniew rósł w siłę. Nie miał już obok siebie przyjaciół, no i tak właśnie jak mówiłam, rodzina powoli miała go dosyć. W 2001 roku dostał on namiary na płatnego zabójcę. Można powiedzieć, że spadł tak jakby mu prosto z nieba. Jak mówi w dokumencie T, było mu już obojętne, żeby zabić S. Chciał, aby zwyczajnie groźby w stronę jego i jego rodziny definitywnie się skończyły. Z zabójcą umówił się na 2 spotkania, na których omawiali plan działania i umówili się na 50 000 złotych za wykonaną akcję. Na 3. spotkaniu T przyniósł ze sobą połowę kwoty, a resztę zabójca dostać miał już po wykonaniu zlecenia. Właściwie o płatnym zabójcy wiedział tyle, iż jego pseudonim brzmiał Jurek Killer. Kojarzycie pewnie film Machulskiego z Cezarym Pazurą w roli głównej, gdzie grał właśnie Jerzego Killer. Brzmi absurdalnie? No dla mnie i zapewne w tej chwili dla Was też. I to powinno wzbudzić już jakieś podejrzenia u T, ale nawet ten dziwny pseudonim go nie zatrzymał. Sprawa, mówiąc kolokwialnie, się rypła, gdyż owy killer był tak naprawdę podstawionym agentem policji. I T został zatrzymany, a następnie skazany na 15 lat więzienia za zlecenie zabójstwa. No i tak, właśnie wylądował w więzieniu, a W z człowieka majętnego stał się bezdomnym, ukrywającym się przed byłymi wspólnikami. S natomiast stał się jednym z podejrzanych w aferze łowców skór. No nie jedynym z całej trójki, ale jednym z najpopularniejszych. Też nie mogę mówić tu o wszystkim, ale wspomnieć mogę Wam jedynie, że powstał o tych konkretnych wydarzeniach dokument BBC, który w Polsce oficjalnie nie jest legalny, nie jest dostępny i musicie, moi mili, znaleźć go na własną rękę. Jest na YouTubie, ale niestety nie mogę zobowiązać się do upublicznienia go tutaj w opisie i źródłach. W materiale występują owi panowie, których pokrótce przedstawiłam Wam tutaj. Ze źródeł wiem, że niektórzy bohaterowie tego dokumentu otrzymali za swój występ zapłatę 200 000 euro. Bardzo spora kwota. Dla mnie ten cały materiał wygląda jak film z ubiegłego wieku, nieco przerysowany, pokazujący w cudzysłowie mafiozów zakładów pogrzebowych lat 90. Nie chcę go oceniać tutaj, to trzeba po prostu zobaczyć i samemu wysnuć jakieś tam wnioski. Tak jak mówiłam, jest on oficjalnie zablokowany w Polsce, nieoficjalnie wyciekł do internetu. Warto obejrzeć go, chociaż z tego względu, że o ile tło wydarzeń jest nieco karykaturalne, to są w nim nagrania z sali rozpraw, już stricte dotyczące tej afery łowcy skór. Pojawia się tam m.in. postać sanitariusza Nowocienia. Wracając teraz właśnie do reszty oskarżonych, czyli sanitariuszy, dyspozytorów, lekarzy. Proces zatrzymań był pracochłonny, gdyż wertowano nie tylko dokumentację pogotowia, ale też bilingi czy miejsca, do których wysyłane były karetki, no oraz też próbowano skontaktować się konkretnie z poszkodowanymi rodzinami. Wszyscy zatrzymani oskarżeni byli głównie o branie łapówek, część też o celowe opóźnienie dojazdu do pacjenta i nieudzielenie pomocy, a niektórzy o uśmiercanie pacjentów. Miało dojść do ekshumacji zwłok wielu ofiar, aby sprawdzić, czy dziwne zgony były wynikiem śmierci naturalnej, czy może wynikiem podania przez sanitariuszy środków zwiotczających. Mówię miało, bo dotarłam do informacji sprzed podjęcia takich kroków. Tak więc badania miały zostać przeprowadzone przez amerykańskiego eksperta medycyny sądowej, którego metoda została wykorzystana przy udowodnieniu morderstw w kalifornijskim szpitalu. To była też taka dosyć wtedy popularna sprawa seryjnego zabójcy. Polscy eksperci twierdzili, że pośmiertnie nie ma szans na to, aby wykryć pawulon w organizmie nawet krótko po zgonie. W sensie nie centralnie po zgonie, ale tam po paru dniach, tygodniach. Jednak jeden lekarz, Brian Andersen, udowodnił wraz ze swoim zespołem, że dzięki oddzieleniu składników występujących w ludzkim organizmie zawsze od reszty materiałów tkanek można określić, jakie substancje znajdowały się w nich przed śmiercią. Nie wiem, czy wytłumaczyłam to w tej chwili zrozumiale, ale to tak w dużym skrócie. Polska prokuratura miała skontaktować się z zespołem Andersena, ale czy do tego doszło? Nie wiem. Jednym z pierwszych zatrzymanych byli dwaj lekarze, Jarosław F. i Roman K. Im zarzucono sprzedaż informacji o zgonach pacjentów łódzkiego oddziału ratowniczego. Mieli oni przyjąć łapówki w przedziale od 3 do 10 tysięcy łącznie. Kolejne zatrzymania dotyczyły właścicieli i pracowników zakładów pogrzebowych. Włodzimierza F., Marcina S. oraz Olgierda B. I tu też wszystkich oskarżono o korupcję. Później zatrzymano kolejnych dwóch. Do listy z czasem dołączył też kierowca karetki, który miał przyjąć 5 tysięcy złotych łapówki. Sanitariusz Sławomir S., również handlujący informacjami o zgonach, czy lekarz Grzegorz F. został oskarżony o przyjęcie łapówek o łącznej sumie 20 tysięcy. Kolejny lekarz Paweł W. około 12 tysięcy. Natomiast sanitariusz Jerzy Esz miał przyjąć 10 tysięcy złotych. To wszystko jest wymienione właśnie w tych artykułach Gazety Wyborczej. Ze źródeł początkowo było chyba 80 osób podejrzanych w sprawie, później ta liczba zmalała, zawężono tę liczbę do 41 osób, 6 lekarzy, 10 właścicieli firm pogrzebowych, a reszta to personel pogotowia. Jednak dwóch sanitariuszy wywołał największe wzburzenie podczas procesu. Wspomniani wcześniej przeze mnie Andrzej Nowocień i Karol Banaś. Banaś był tym, który pobił pacjenta gaśnicą, dobijał swoimi trepami, a Nowocień podobno miał zazdrościć mu tych trepów, bo sam mógł jedynie podawać ofiarom owiany złą sławą zastrzyk śmierci. Na początku Andrzej Nowocień przyznał się do 11 morderstw, ale przypuszczano, że mógł dopuścić się aż 40 innych, czyli łącznie około miał mieć na koncie gdzieś 50 morderstw, 50 ofiar. Zeznawał łącznie przez minimum 38 dni. Jednak na sali sądowej sanitariusz zaprzeczył wszystkiemu. Twierdził, że to przyznanie się do winy zostało wymuszone przez przesłuchujących go policjantów. Jednak sąd posiadał aż 38 protokołów z zeznań mężczyzny i kiedy przytoczył mu cytat, gdzie opowiadał podczas wyjaśnień, jak brał pieniądze ze skóry, w jakich miejscach odbierał swoje wynagrodzenie i jakie prezenty dostawał on i jego rodzina, no to wtedy Nowocień stwierdził, że w sumie to prawda, a on o tym zapomniał, miał takie dziwne zaćmienie i na sali sądowej akurat mu się przypomniało. Akurat właśnie wtedy, kiedy sędzia odczytał mu protokół. Później też w areszcie przechwalał się, tak samo jak Banaś, swoim kolegom z celi. Tylko że Karol mówił niewiele, głównie o tym, że pacjentów okradał, a do Nowocienia miał wielki żal, że go wsypał. Podczas rozprawy próbował nawet wytłumaczyć prokuraturze, że wyłudzał lek na sfałszowane recepty, gdyż ten Pavulon to często im się tłukł i stąd były jego braki. Jego oskarżony kolega wtedy wyśmiał go na sali sądowej. Nowocień marzył o karierze showmana po wyjściu z więzienia. Liczył, że za współpracę z prokuraturą dostanie góra 12 lat, a potem to będzie on sobie chodził od programu do programu i żądał coraz większych pieniędzy za wywiady. W więzieniu też sam nadał sobie pseudonim Pavulon. Ale nie tylko nim zabijał. Wygadał się, że czasem zdarzyło mu się nadużyć defibrylatora, użyć innych substancji, a sam to on w ogóle stracił rachubę, ilu pacjentów zabił. Podczas rozpraw sądowych prokuratura domagała się dla obu sanitariuszy najwyższej kary w tamtym momencie, czyli dożywocia, dożywotniego pozbawienia wolności. Domagali się też odebrania praw do opieki nad pacjentami, czyli tak jakby stracenia licencji na 10 lat i odebranie praw publicznych na okres również 10 lat. I to właśnie ci dwaj mieli mieć na sumieniu najwięcej ofiar. W trakcie procesu Nowocień wskazywał, do kogo, od kogo i gdzie przyjmował pieniądze. Oczywiście wszyscy wypierali się udziału w procederze, głównie brania udziału w uśmiercaniu ofiar. I teraz wymienię Wam nazwiska osób skazanych w sprawie. Andrzej Nowocień był oskarżony o zabójstwo 5 pacjentów, bo tyle udało mu się udowodnić. Dostał dożywocie. Karol Banaś dostał karę 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo jednej osoby. Tyle udało mu się udowodnić. Lekarz Janusz Kukliński został skazany na 6 lat pozbawienia wolności i odebrano mu prawo do wykonywania zawodu na 10 lat. Paweł W., również lekarz, skazany na 5 lat i jemu też odebrano licencję na 10 lat. Tu cytując już dokładnie Gazetę Wyborczą, która ładnie podsumowała wszystko w jednym artykule. W lipcu 2008 roku łódzki sąd okręgowy skazał oskarżonych na kary od 1,5 roku do 2 lat więzienia w zawieszeniu na 5 lat. Lekarzom wymierzył kary: Jarosławowi F. 2 lata więzienia, Małgorzacie M. 1,5 roku, a Syryjczykowi Akramowi H. 2 lata pozbawienia wolności. Sanitariusza Sławomira S. skazano na karę 2 lat więzienia, a byłą dyspozytorkę Zofię T. na 1,5 roku pozbawienia wolności. Wobec całej piątki orzeczono również grzywny od 10 do 15 tysięcy złotych. To nie są wszystkie wyroki, jakie padły w tej sprawie, ale do wszystkich, do których po prostu dotarłam. Oczywiście obrońcy odwoływali się od zasądzonych kar, próbowali udowodnić niewinność swoich klientów, bo chciałabym podkreślić, konkretnie za zabójstwo skazanych zostało 2 sanitariuszy. Na sali rozpraw wpadały naprawdę przykre słowa. Na przykład, że proceder sprzedaży informacji to już w ogóle jest taka tradycja w pogotowiu od lat, sięgająca naprawdę zarania dziejów i co tu się dziwić, że tacy łódzcy lekarze, łódzcy sanitariusze handlowali sobie danymi. Albo że pogotowie załatwiało brudną robotę za rodziny zmarłych i ci nie musieli się bawić w szukaniu odpowiedniej firmy, która, można powiedzieć, za nich posprząta. Społeczeństwo było naprawdę zszokowane taką postawą i wypowiedziami obrońców. W końcu lekarze, sanitariusze, którzy powinni być nieco bardziej empatyczni, to oni właśnie żyrowali na ludzkiej tragedii. W całym procesie toczyły się też batalie o to, czy lekarz pogotowia ratunkowego jest funkcjonariuszem publicznym. Jeśli założymy, że nie, to wtedy cała sprawa zostałaby umorzona. Odnośnie korupcji oczywiście, co pozwoliłoby się skupić na wątku mordowania pacjentów przez sanitariuszy i lekarzy. Jednak Sąd Najwyższy orzekł, że jest, dlatego też padło wiele wyroków co do osób przyjmujących łapówki. Warto jeszcze pod koniec w tej historii zauważyć, że sporo wątków zostało faktycznie umorzonych. Na przykład śledczy znów tu według Wyborczej wydali aż 80 decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie około 1500 zgonów, gdyż nie było konkretnych przesłanek, że umierającym faktycznie nie udzielono pomocy. Nie było na to żadnych dowodów, autopsje też nie wykazały w cudzysłowie pomocy przy zgonach. Również umorzono śledztwo dotyczące specjalnego opóźnienia wyjazdów karetek czy wysyłaniu znajdujących się jak najdalej pojazdów z ekipą ratującą życie. I całą historię chciałabym podsumować cytatami sędziów z sali rozpraw, gdy zapadały już wyroki. Pierwszy cytat. Słuchając świadków i oskarżonych, wielokrotnie zadawałem sobie pytanie, jak lekarz, który nieskutecznie reanimował starszego mężczyznę, mógł w 5 minut później dzwonić do zakładu pogrzebowego. I kolejny cytat podczas ogłoszenia wyroku Andrzeja Nowocienia. Od początku lat 90. z kim jeździsz w pogotowiu była zasadniczą kwestią. I oznaczała nie broń Boże lekarza lepszego, gorszego, tylko konkretny zakład pogrzebowy. Oskarżony Nowocień Pavulon podawał. Biorąc pod uwagę liczbę przypisanych mu czynów i ten szczególny kontekst sytuacyjny, gdzie w jednym miejscu w 4 ścianach blaszanej karetki spotykają się nadzieja pacjenta, zaufanie rodziny, potrzeba pomocy, z bezwzględnym działaniem agenta ciemności, ubranego w strój sanitariusza. Takim pan był, panie oskarżony Nowocień. Takim pan był wtedy, kiedy pan podawał Pavulon pokrzywdzonemu Szwalbę, pokrzywdzonej Barasińskiej, pokrzywdzonej Grabowskiej. Za zbiegające się przestępstwa orzeka się wobec oskarżonego Andrzeja Nowocienia karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności. Andrzej Nowocień, jak też jego kolega sanitariusz Karol Banaś, odsiadują wyroki. Nie znalazłam informacji o tym, co dzieje się z nimi teraz, więc po prostu zakładam, że te wyroki w dalszym ciągu odsiadują. W tym roku minie 11 lat od wymierzenia sprawiedliwości wszystkim oskarżonym. Niektórzy swoje kary dawno już odbyli, niektórzy w ogóle zapomnieli o sprawie. Ogólnie w międzyczasie trwania afery łowców skór wielu Polaków przeżywało inną tragedię, śmierć Jana Pawła II. I może dlatego, że właśnie w tych latach mniej więcej, kiedy był proces, kiedy to wszystko wyszło na jaw, zmarł papież, to właśnie przypuszczam, że dlatego mało kto pamięta o tym, co działo się w łódzkim oddziale ratowniczym. Dziś oddział ten jest najbardziej monitorowanym oddziałem w naszym kraju. Nikt nie chce powtórki z rozrywki i kolejnej afery łowców skór w Polsce. Mam nadzieję, że przerobiłam ten materiał na tyle, na ile się dało. Jeśli macie ochotę, zajrzyjcie do źródeł. Nie wszystkie są ogólnodostępne, ale część z nich tak. Warto przeczytać artykuły, które publikowała w tamtym czasie Gazeta Wyborcza. Są naprawdę wyczerpujące. Jeśli dotrzecie do jakichś ciekawostek odnośnie tej sprawy, o których nie wspomniałam, to zachęcam do podzielenia się nimi w komentarzu. Tak samo jak zachęcam do dyskusji, ale proszę Was o kulturę. Wiem, że temat jest trudny i kontrowersyjny. Ja to naprawdę całkowicie rozumiem, bo we mnie też wzbudza wszelakie emocje. Ale nie chcę niepotrzebnych kłótni, nie chcę niepotrzebnych wyzwisk, nawet w stosunku tych oskarżonych i skazanych. Naprawdę. Bądźmy trochę wyżej. Bądźmy trochę lepszymi ludźmi niż oni. Oczywiście ja widzę, jak wielu z Was podchodzi do takich tematów. Jestem naprawdę zadowolona, że obraźliwe komentarze pod moimi filmami to taka rzadkość. Materiały, których nie jestem w stanie dodać tutaj, dodam na grupie Na Kwadracie u zbrodni do kwadratu, także zachęcam do dołączenia każdego, kto lubi jeszcze bardziej przewertować tematy. A na dziś to już koniec. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali właśnie do tego końca. I właśnie tym osobom życzę miłego dnia, dobrego weekendu. Trzymajcie się, kochani, pa!